Panie marszałku, to jest ogromny sukces. Wynik w wyborach samorządowych najlepszy na Dolnym Śląsku. No, wypadałoby wyborcom podziękować. Oczywiście, bardzo serdecznie dziękuję w imieniu swoim i w imieniu wszystkich koleżanek i kolegów, którzy startowali z list Prawa i Sprawiedliwości do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, ale nie tylko, bo przecież te wybory to były wybory na wszystkich poziomach samorządu lokalnego i regionalnego. Jeśli chodzi o wynik do Sejmiku, tam gdzie otwierałem listę Prawa i Sprawiedliwości, to tutaj faktycznie udało się powtórzyć wynik z 2018 roku, to znaczy obroniliśmy te 3 mandaty 3 radnych z listy Prawa i Sprawiedliwości do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Mnie osobiście bardzo satysfakcjonuje i jednocześnie w jakimś stopniu też onieśmiela ten wynik, który osiągnąłem, bo to blisko 33 tysiące głosów. Najlepszy wynik na całym Dolnym Śląsku ze wszystkich partii, ze wszystkich kandydatów. Też najlepszy wynik od 10 lat, bo też w 2018 roku nikt nie miał większej liczby głosów i za to jestem niesamowicie wdzięczny oczywiście wyborcom, tym, którzy postawili krzyżyk przy moim nazwisku, ale także współpracownikom, którzy i przyjaciółom, rodzinie, którzy pomagali mi w kampanii wyborczej. To był intensywny czas rozmów z mieszkańcami Dolnego Śląska, ale zwieńczony dobrym wynikiem Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj przechodzimy oczywiście do rozmów koalicyjnych. Będziemy rozmawiali o różnych wariantach, zarówno jeśli chodzi o gminy, powiaty, jak i samorząd województwa. No i oczywiście chcemy kontynuować te wszystkie dobre projekty, które rozpoczęliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość, po to, aby dalej odbudowywać infrastrukturę, modernizować infrastrukturę na Dolnym Śląsku, wzmacniać nasz region, powodować, że dalej będzie on najlepiej, najszybciej rozwijającym się regionem w Polsce.